Kredka i ołówek. Rysuj z nami! Cześć wszystkim! To ja, wasza Ruzia, wesoła buzia. Będziemy się razem bawić. Bardzo się cieszę, bo dziś narysujemy pszczółkę Ulkę. Jesteście gotowi? Naszykujcie przybory, a ja zawołam Ryska i Fredkę. Ołówku, kredko, już startujemy, chodźcie tu prędko. Hej, cześć! Zaczniemy od okrąglutkiej głowy. Bardzo dobrze. A teraz brzuszek. Też już gotowy. Następnie skrzydełka cztery. Czy wiesz, że pszczoły machają swoimi delikatnymi skrzydełkami aż 200 razy na sekundę? To bardzo szybko. I dlatego właśnie, kiedy są blisko nas, słyszymy bzyczenie. Bzzz. Narysujmy jeszcze paski. To pszczółki rozpoznawczy znak. Oczy. Znów cztery kółka. I już widzi nas pszczółka. Teraz uśmiech. Tak zwany otwór gębowy. I czułki pszczółki Ulki. A na koniec odnóża. Teraz Fredko kolorujemy. Na żółto i brązowo. Skrzydełka możemy zrobić szare albo jasno-niebieskie, prawie przeźroczyste, bo są bardzo cieniutkie. Dziękuję, Rysko i Fredko. Jak wam się podoba rysunek? Pszczółki są niezwykle pożyteczne i należy je chronić. Co takiego robią? Oprócz tego, że produkują miód, zapylają rośliny, na przykład drzewka i krzewy owocowe albo pomidory. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do innych odcinków z serii Kredka i Ołówek. Pa, pa, do zobaczenia. Bzz, jestem taka zalatana.